W metalowym zbiorniku o objętości 2 m3 umieściłeś 50 kg azotu cząsteczkowego. Do jakiej temperatury można podgrzać azot, żeby układ nie uległ zniszczeniu? Dopuszczalna różnica ciśnienia jest równa 6,3 MPa. Ciśnienie zewnętrzne jest równe 752 tory. W tym zadaniu wiemy, że mamy zbiornik o objętości 2 m3 i w nich zamknęliśmy 50 kg azotu. Następnie zastanawiamy się, do jakiej maksymalnej temperatury możemy podgrzać gaz w zbiorniku, żeby go nie rozsadziło. Wiedząc o tym, że zbiornik wytrzyma maksymalnie różnicę ciśnienia równą 6,3 MPa, czyli różnicę między tym, co jest wewnątrz, a tym, co jest na zewnątrz zbiornika. Dodatkowo wiemy, jakie jest ciśnienie na zewnątrz zbiornika. Ok, jak podejść do takiego zadania? Na pewno będzie nam potrzebne równanie Clapeyrona, bo tak jak w poprzednich zadaniach, mamy tutaj gaz oraz informacje o objętości i ciśnieniu, a te wielkości występują w równaniu Clapeyrona. Także ono na pewno nam się przyda. W tym równaniu musi być ciśnienie, jakie panuje wewnątrz zbiornika, objętość zbiornika, ilość moli gazu, stała gazowa i temperatura analizowanego gazu. Właśnie tę temperaturę chcemy obliczyć, także trzeba to równanie nieco przekształcić. Z tego wzoru moglibyśmy obliczyć szukaną przez nas temperaturę. Zerknijmy, co w nim znamy, a czego nie. No więc, tak. Nie znamy ciśnienia maksymalnego, jakie może być wewnątrz zbiornika. Nie znamy również liczby moli gazu, tylko jego masę. Ale z tym nie ma problemu. Bo wiesz, że liczba moli to przecież masa podzielona przez masę molową. Masę znamy z treści zadania, a masę molową obliczyłem już korzystając z tablicy Mendelejewa. Tutaj napisałem jej wartość, także z tym sobie poradzimy. Jeszcze sobie to nieco przekształcę, tak żeby nie było tutaj ułamka piętrowego. Z tego obliczymy szukaną przez nas temperaturę. Musimy jeszcze wyznaczyć maksymalne ciśnienie, jakie może być wewnątrz zbiornika. Jak to zrobimy? Po pierwsze, z treści zadania znamy różnicę ciśnień między tym, co jest wewnątrz zbiornika, a tym, co jest na zewnątrz. Po przekształceniu z tego można byłoby obliczyć ciśnienie wewnątrz zbiornika. Różnica ciśnień jest równa 6,3 MPa, czyli 6,3 razy 10 do 6 paskala. Natomiast ciśnienie na zewnątrz zbiornika jest podane w torach. Trzeba to zamienić na Pascale. 752 tory to jest ciśnienie, jakie wywołuje 752 mm słupa rtęci. Jeśli miałeś albo teraz masz mechanikę płynów, to doskonale wiesz, jak coś takiego przeliczać na Pascale. Żeby to zrobić, to najpierw trzeba wiedzieć, co to jest tak właściwie ciśnienie. Ciśnienie to nic innego jak siła, jaka napiera na jakieś tam pole powierzchni. Dlatego w liczniku są newtony, a w mianowniku metry kwadratowe. Siła, jak wiesz z fizyki, to przyspieszenie razy masa. Pomiar jest wykonany na Ziemi, a przyspieszenie ziemskie jest równe g, czyli 9,81 m na sekundę do kwadratu. Masę natomiast można zapisać jako pole podstawy, Razy wysokość, co daje objętość. A jak pomnoży się to jeszcze razy gęstość, to otrzyma się masę. Pola powierzchni nam się skracają, a z tego widać, że jak pomnoży się przyspieszenie ziemskie, razy wysokość słupa rtęci, razy gęstość rtęci, to otrzyma się ciśnienie w paskalach. Przyspieszenie ziemskie, tak jak mówiłem, jest równe 9,81 m na sekundę do kwadratu. Wysokość słupa rtęci jest równa 752 mm, co daje 0,752 m. A gęstość rtęci jest równa 13500 kg/m3. Koniecznie zapamiętaj wartość gęstości rtęci, bo jest to wielkość tak oczywista, że często nawet na kolokwiach nie jest ona podawana. Przestrzegałem już przed tym na mechanice płynów. Super, przeliczyliśmy już tory na paskale. Możemy teraz skorzystać z tego wzoru i obliczyć ciśnienie wewnątrz zbiornika. Maksymalne ciśnienie wewnątrz zbiornika, jakie może być i zbiornik jeszcze się nie rozszczelni, jest równe 6.399,6 razy 10 do 3 paskala. OK, mamy już wszystko, żeby skorzystać z tego wzoru i obliczyć maksymalną temperaturę gazu zamkniętego w zbiorniku. Temperatura maksymalna jest równa 832 kelwiny. Z tego zadania zapamiętaj, że jak masz do czynienia z gazem doskonałym, a w treści zadania masz podane zależności ciśnienia, objętości i temperatury, albo którą z, którąś z tych wielkości masz obliczyć, to bankowo będziesz potrzebował do tego równania Clapeyrona.